Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Nie spodziewaliście się chyba tego, co? Ja też się nie spodziewałem, że do The Crew 2 będzie nowy, duży dodatek. 20 GB do pobrania. I gra się trochę zmieniła. Zaraz sobie zobaczymy te zmiany. 25 marca zostały dodane 4 nowe typy przedmiotów kosmetycznych. Własne Nitro, Klaxon, zabarwienia szyb, emotki 2D. Emotki 2D wyglądają sobie tak. Ciskamy i nad naszym samochodem pojawia się emotka. Nie? 85 nowych przedmiotów kosmetycznych będą publikowane co tydzień albo za pośrednictwem sklepu w charakterze nagród za live submit. Teraz w grze mamy swojego awatara, czyli możemy sobie po pobraniu nowej aktualizacji wybierasz sobie swoją postać. Ja wybrałem oczywiście kobitkę, która przypomina Asukę. Mamy nową muzykę, w opcjach dźwięku muzyka i radio mają teraz osobne ustawienia głośności. Ciekawy jestem tych awatarów, bo tutaj to jest całkowicie nowa rzecz. Ja sobie wybrałem na początku, ale zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak jesteśmy w garażu. I słuchajcie, mamy właśnie, najważniejsze chyba, 20 nowych pojazdów. Ford Mustang Shelby GT500 z 2020 roku. Koenigsegg Jesko. Został dodany Koenigsegg Jesko. Jest jeden z najnowszych Koenigseggów. Najnowszy, że najnowszy, to jest Koenigsegg Gemera z 3-cylindrowym, 2-litrowym silnikiem generującym 600 koni mechanicznych i do tego jeszcze silniki elektryczne. Także ja bym chciał jeszcze Gemerę tutaj zobaczyć, ale Jesko zaraz sobie przetestujemy. Ferrari Enzo, Lamborghini Diablo GT, Proto Alfa Mark X z 2020 roku, TVR Griffin i jakiś motocykl. Możecie sobie o tym patchu poczytać jeszcze na stronie Ubisoftu, zobaczyć, co dokładnie zostało zmienione. Wchodzimy sobie w katalog, wybieramy Koenigsegg i tutaj mamy nowego Jesko. Idziemy. Ja mam te niebieskie kredyty. O właśnie, teraz zobaczcie sobie. Naszą postacią możemy sobie chodzić teraz z tej osoby. Mamy normalne animacje tej postaci. Nasza postać przykleja wzrok do pobliskich samochodów. Fajnie to wygląda. No i tak, i tutaj stoi najnowszy Koenigsegg Jesko. Pyk. Wybieramy sobie jakiś kolor. Nie wiem, czy mi starczy kasy na jakiś tuning, więc może wezmę udział w wyścigu czy coś. Dobra, Koenigsegg został dodany do mojego garażu z 2020 roku. Człowieku, najnowsza furka. Można sobie ją tu teraz dookoła obejrzeć. Fajne to jest. Jeszcze brakuje tego, żebyśmy mogli sobie postacią chodzić, no nie? Tak wiesz, dookoła samochodu, że wysiadamy z samochodu teraz w jeździe dowolnej i możemy sobie ten samochód obejść, no. To by było prawie jak w GTA, prawda? A całe szczęście, że nikt nie kupił tego Jesko. Ktoś tam jakieś tam Ferrari stał, jakiś Mustang czy coś. Właśnie Mustanga będzie trzeba też obadać. Mamy, zobaczcie, mamy animowany z tyłu spoiler. Czekaj, ja muszę sobie tu kamerę zmienić. Zobaczmy, jak w środku wygląda. O ty! Zobacz, jaki ma ten, jaki ma kokpit. Zegary przyczepione do kierownicy. Nieźle to wygląda, co? To jest właściwie The Crew 2, to jest jedyna gra, która posiada tego Koenigsegga. Nie znam innej gry, która ma Jesko, no. Wy chyba też. To jest bardzo fajne, że do The Crew dodają takie nowe samochody. Tak samo było chyba z Chironem, a Chiron był chyba od samego początku. Co tam dodali oni takiego ostatnio też nowego? Mi się to bardzo podoba, że dodają takie samochody do tej gry. To jest chyba jedyna gra, która ma takie najnowsze autka po premierze, nie? W sensie, premiera gry już była, cyk cyk, i dodają nowe auto. Zobaczymy tylko jego prędkość maksymalną. Mniej więcej możecie ogarnąć, jak tutaj sobie na zakrętach radzi. Mamy jakieś tutaj serpentynki. Dobra, drifting się udał. Ustawiłem sobie ostatnio właśnie hamulec ręczny na tą moją gałę tutaj, na hydrołapę. Jak się okazało, da się to zrobić do króla. Wcześniej myślałem, że się jednak nie da. Teraz się da i patrz. Ty, wbiłem jakiś poziom. Dźwięk ma spoko, nie? Może być. O, tak, tutaj wjadę sobie na most, elegancko.
Zobaczymy prędkość maksymalną bez żadnego tuningu. Zobaczymy, na co stać Koenigsegga jest. Myślałem, że ten spoiler z tyłu będzie się tak wyginał na boki. Gdzieś w jakimś samochodzie to widziałem, że tak ten spoiler tak... To nie był czasem TVR jakiś nowy, jakiś prototyp czy coś? Powiem wam, że tutaj niby jest takie arcade'owe prowadzenie, ale ostatnio miałem możliwość testowania kierownicy właśnie w Need for Speed Heat i tam było coś takiego, że jak jechałeś z bardzo dużą prędkością, jakby czułość kierownicy była taka sama, jak jechałeś z niską prędkością. A tutaj faktycznie jest tak, jak powinno być chyba w prawdziwym samochodzie. Jakby jak jedziesz szybko, bardzo szybko, to wystarczy lekki skręt kierownicy i samochód robi już manewr taki, jak ty chcesz, nie? To jest bardzo, bardzo fajne. Wiadomo, że to jest dalej gra arcade'owa, ale jednak są jakieś tam namiastki tego realizmu, nie? Moim zdaniem. Tak lepiej jest to wyczuć tutaj w The Crew 2. Ale ciśnie, ty! Dawaj, roztapiaj się ten śnieg, no. 414, zobacz. 21, ej, o co chodzi? 27. Okej, nitro. Spoko, The Crew zrobili ten efekt prędkości, nie? To naprawdę się bardzo szybko jeździ w tej grze. Mamy, wiecie, długie autostrady, gdzie możemy przetestować każdą furkę. Hops, hops. Bardzo przyjemne w sumie jest to, taki otwarty świat, nie? Gdzie mamy dużo trasy, gdzie możemy sobie pojeździć, osiągnąć, wiesz, takie duże prędkości. Nie tylko są takie wyścigi po krętych drogach, ale też takie, wiesz, autostrady, nie? Gdzie możemy się pościgać z kolegami. To jest super. 442 km na godzinę, ale co mnie bardziej zastanowiło, 9-stopniowa skrzynia biegów, właściwie nawet 10-stopniowa skrzynia biegów, bo jeszcze mamy przecież wsteczny, nie? No kurde, fajnie takie autko przetestować w jakiejś grze. No i w jakiej grze tak fajnie sobie polawirujesz między autkami? No w żadnej! Nigdzie nie ma takiego dużego ruchu ulicznego, człowieku! Patrz na to! Czy oni zwiększyli ruch uliczny? W The Crew? Wygląda to świetnie! Jak w Eurotrucku! Dobrze, najwyższy czas sobie stunigować tą moją nową furkę. Patrzcie, tu stoi moja łajba ulubiona. Spoko to jest, naprawdę ten showroom naszych samochodów, ten nasz domek jest tutaj świetny w The Crew. No i dodatkowa ta opcja, że możemy sobie jak w GTA zwiedzać to wszystko teraz z widoku z trzeciej osoby. To jest super sprawa. Chodźmy sobie do garażu. I proszę bardzo, jest mój Koenigsegg, jest... W ogóle ja mam tutaj same koksiarskie samochody, zobaczcie. Tu jest Citroen, aha, ostatnio tego właśnie Citroena chyba dodali, tak mi się wydaje. Ja sobie mu takie koła szalone dałem. Jest Bugatti. Tam jest drugie Bugatti Divo. Czy Divo dodali jako nowe? Już nie pamiętam, jak to było. Jest Carrera GT, tutaj jest Regera. Ja mam same takie koksy tutaj. Kurde. No a zdobyć samochody w tej grze tak łatwo to nie jest, nie? Tam trzeba albo właśnie dużo kasy wydać na to, albo dużo kasy zdobywać w wyścigach. Więc to nie jest taka Forza, że wiesz, masz 3000 samochodów praktycznie za darmo dostajesz, nie? Dobra, zobaczmy, personalizacja. Kolor to już sobie wybraliśmy wcześniej, ale możemy sobie też dać jakiś zupełnie inny, jeśli chcemy, nie? Mi się na razie podoba ten kolorek, więc zostawimy go. Raczej są takie totalnie, jak dla mnie, totalnie losowo nałożone naklejki. Chociaż to wygląda fajnie, China, zobacz. Czerwony kolor fajnie pasuje do tego auta. No, ja bym chciał, na razie zostawimy bez żadnego malowania, jest dobrze jak jest, nie? Teraz, no. Dobra, możemy sobie wymienić maskę. To jest ciekawe też w sumie w The Crew, że
Wiesz, w większości gier wyścigowych, jak masz jakiś samochód egzotyczny, to niewiele możesz sobie w nim zmienić. Ty, czy ja dobrze widzę? To kosztuje tyle kasy? 42 tysiące sama maska? Co my tu mamy? Tu mamy światełka, możemy sobie wymienić. Te przypominają mi trochę światła z jakiejś Pagani Zondy czy coś takiego, nie? Ale tak, możemy sobie wymienić i mamy 12 wariantów. Nie mam kasy, ja muszę trochę pograć w to The Crew, żeby sobie to wszystko pozdobywać. Musimy kiedyś live'a odpalić i sobie pograć w tą grę. Zdecydowanie. Mi się ten standardowy bardzo podoba, bardzo ładny jest, ale ten też pasuje. Jeszcze jakieś takie dodatkowe spoilerki ma na górze. Nieźle. Tylny zderzak. Okej, tu się nam zmieniają światełka. Ciekawe, że zdobyli licencję do tego samochodu i jeszcze możemy taki dosyć mocny tuning zrobić. Wow, tak się otwierają drzwi, jak to w Koenigseggach, nie? Poszerzają się najpierw, tak czysz, wyskakują i dopiero do góry, tak czysz. I... Okej, ile to? 17 tysięcy. Nie. Ja podziękuję. Prędkość maksymalna to teraz 443 km na godzinę, więc jakoś tam bardzo nie wzrosło. Szczyt 1352 konie mechaniczne. Myślę, że dużej zmiany nie będzie tutaj. Patrzcie w ogóle, jak mu się fajnie wydech trzęsie, nie zwróćcie na to uwagi. Poszedł. Powiem wam, że nie znam tych trasek za dobrze i bardzo często zerkam teraz na mapkę, żeby dobrze pojechać. Nie wiem jak często muszę tutaj hamować. Te pojazdy tutaj w The Crew, tak w porównaniu do... Wow! W porównaniu do Forza Horizon 4 są dużo bardziej przyczepne. Takie mam wrażenie. Wybrałem sobie chyba w ogóle jakiś słaby poziom, bo przeciwnicy są tam gdzieś z tyłu bardzo. Z tego co ja tam kiedyś czytałem, jak wrzuciłem odcinek z The Crew 2, to mówiliście, że Lamborghini, ten taki jednoosobowy, jest spoko, że jest dobry, jakiś tam najlepszy, najpierw się prowadzi i taki super szybki jest. Nie wiem jak jest z Jesko, będę musiał trochę pojeździć w The Crew, żeby to sprawdzić. Wydaje mi się, że może to być po prostu dobry samochód, no. Tak, auto teraz po włożeniu tych części nowych zrobiło się takie bardziej stabilne też na tych zakrętach. Lepiej się zachowuje. Już się nie boję, że zaraz mi się coś złego stanie. A faktycznie jakiś sobie łatwych przeciwników wybrałem i ręczny. O, to czekaj, to dalej jeszcze jest. Ja myślałem, że ta meta jest zaraz tutaj. To coś nie tak wyszło, no. Coś nie tak. I tak wygląda Koenigsegg Jesko. Myślicie, że dobra fura, czy raczej nie bardzo? Taka chyba całkiem spoko jest, moim zdaniem. Dzięki wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne odcinki z The Crew i z innych gier wyścigowych. Trzymajcie się, na razie, hejka!